Witam Państwa w sobotnie popołudnie 12 września z gnieźnieńskiego stadionu imieniem Alfonsa Flinika. Za kilka minut zostanie rozegrany mecz drugiej kolejki rundy jesiennej. Stela Gniezno podejmuje Lipno-Stęszew. Spotkają się lider i wicelider tabeli sezonu 2020-2021 pierwszej ligi hokeja na trawie. W swym pierwszym spotkaniu Stela pokonała 9-0 ósemkę Tarnowskiej Góry, natomiast drużyna z Stęszewa pokonała 3-0 Polonię Skierniewice. Tradycyjnie życzę Państwu wielu sportowych emocji, namawiam do subskrypcji mego kanału na YouTubie i zapraszam do oglądnięcia relacji z tego spotkania. Gilter, nie? Tak, to. Słuchaj, ej. Halo. Ej. Halo. Rozgrywki perne są nieważne. No nieważne są. Bo w tym sezonie nie ma rozgrywek, no. Tylko jest remis. No teraz to. Gdzie jest kurwa? To są tak nie było spadków i awansów, a zrobili o piąte miejsce mecz w lidze juniorskiej. Nie mogę! Piątek? No właśnie. Piątek o 16 do widzę jeżdżę. 18. Mi pasuje. A jest po jednym punkcie, nie? Lepiej biegą niż on, kurwa. Tak, tam ten wygodny kupon przegrałem. Co dał sam Petero przez Gonsawę i Nie, nie, nie.
No. Nie, tak. Koniec pierwszej kwarty. Mecz o piąte miejsce. Pytanie po co, dlaczego nie wiadomo. Nie? Ale baraż, nie ma. Gramy! Z ligi hokejowej, w Superligi w zeszłym sezonie nikt nie mógł awansować. Chociaż by zrobili baraż pierwsza z ósmą. Nie? Zremisowali, bo 1-1 w meczu, a tam będzie wielko. Bo zawiolali. To wiesz, 1-1 i chyba 4-3 w zagrywkach było. A tutaj 9-0 to jest... Z kolejną w kierunku listę też wygrali 2-1. Ledwo. Jeszcze na przykład, że nawet z tymi sobie nie byli znani. Siemianowicza. Wygrali mecz, ale to jest na styku. Dobre stronie? Ja wolę tak wygląda. Co? No nic nie ma, nie ma. No i tak się. I tym żaden z nie był.
Nie, bo tam był Rzeźnia i Koszalin. Jakbym zrobiła. Ale mnie tak, nóż. Bo strzały pod kastrową padły. No. Miał być z rodowodem i zdrowy, był chory, a fałszy był rodowodem. Ale najlepiej podobno tam z tego też nie przystąpiła, w ogóle środa nie przystąpiła. Generalnie. Ale Swarzyn, pierwszy sezon nie rozbrał. Już nie młodszy, tylko... Yes. Dwa do jednego dla Steli. Tak, odpowiednio, nie? Ale teraz jest przyjemny, nie zatem pierwszy mecz pogody. Teraz, że nie ma słońca, to nie wieje. A nie było rzecz, że będzie słońce. Nie było tak. Bawią w półkolu. Nie miałem się tego wyobrażenia, no. Poczułem, jak to mogło wyglądać.
Kiedyś taka stara była. Jak to się nazywa? To było, wiesz co, legenda o powidzu była taka, że kapłanka... Mądrze teraz! Mądrze teraz! Czekaj! Nie, pozdrawiam. Martę! Martę! Lepiej, Martę! Faktycznie. To jest artykuł poświęcony archonii, najnowszym badaniom archeologicznym też. Religii Słowian, super, naprawdę papier żydowy, masa kolorowych ilustracji tam, no. Katalog zabytków z wystawy, świetna rzecz. Napisana tu wiesz. Przez naukowcy, nie przez dyletantów. To się robi. Bardzo dobrze wygląda. Thank you.
zawodowa. Ja nie wierzę, no zakończyło się spotkanie drugiej kolejki pierwszej ligi hokeja na trawie. Stella Gniezno, Lipno Stęszew w regulaminowym czasie. Mecz zakończył się wynikiem remisowym 3-3. Bramki w meczu zdobyli dla Lipna Stęszew Piotr Kocięba 2 i Robert Braszek 1, dla Steli Gniezno Marcin Lewartowski 2 i Dawid Wojciechowski 1. W zagrywkach karnych lepsza okazała się drużyna Steli Gniezno i to ona zainkasowała 2 punkty meczowe. 26 września w ramach trzeciej kolejki rundy jesiennej sezonu 2020-2021 pierwszej ligi Lipno Stęszew na własnym stadionie zmierzy się z ósemką Tarnowskiej Góry, zaś Stela Gniezno w meczu wyjazdowym zmierzy się z drużyną z Siemianowic Śląskich. Ja dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas, zapraszam na me inne relacje. Do usłyszenia i do zobaczenia. Żegna się z Państwem Mariusz Stypczyński.